szeroko pojętych opraw oświetleniowych do różnych branż, głównie branży spożywczej na chwilę obecną. Pracuję dla dużej firmy francuskiej i kreujemy przestrzeń światłem we wnętrzach klientów. Robimy projekt, wyliczamy oszczędności energii. Więc no, moim zadaniem jest głównie sprzedaż, znajdowanie nowych klientów, utrzymanie obecnych na rynku polskim. Czy też marketing też należy do obszaru Twoich obowiązków tudzież zainteresowań, czy marketing, że tak powiem, jest oddzielnie w tej firmie? Marketing jest oddzielnie w Francji, ale na rynku polskim wszystko, co się dzieje, jakby z mojej strony jest inicjowane, jeśli tylko znajduję na to czas między obowiązkami sprzedażowymi i innymi, ale kuleje to na pewno w Polsce. Chciałabym Jasne. Bardziej móc tutaj to rozwinąć. Ale macie pewnie dobry produkt w atrakcyjnej cenie i profesjonalne podejście do klienta i dzięki temu sprzedajecie sporo i marketing, mimo że kuleje, to jakby to wszystko się kręci, tak? Tak mniemam. Jak wszyscy powiedziałeś, to po prostu idealnie. Mamy idealny produkt, idealny wysokiej jakości. No właśnie, no to macie to szczęście. Dobrze, Tomku, czy... Do nas dołącza jeszcze Andrzej, słuchajcie, więc puszczamy Andrzeja. Andrzej. Cześć, zobacz. Andrzeju. Słuchajcie, to skoro już jesteśmy, nie wiem, Mariusz, czy tam twoja ekipa poudostępniała, co należy? Gdzie należy? Moja ekipa mogła nie poudostępniać tego, czego należy i pewnie to muszę zrobić osobiście. To działaj, a ja tymczasem powiem, o co chodzi i skąd się dzisiaj wziął tutaj Mariusz. Tak się złożyło. Fajnie, że Agnieszka dołączyła się jako pierwsza, bo kwestia zabawy światłem to jest coś, co Mariusz robi na co dzień, co zresztą można zobaczyć sobie na jego ścianie za nim. Tam jest jakaś zabawa światłem wesoła. Światło jest elementem dość często spotykanym. Ja powiem więcej, że ostatnio takie spotkałem stwierdzenie, że praca operatora kamery to utrwalanie światła na materiale światłoczułym. Piękne. To jest bardzo piękne, techniczne opracowanie, o co chodzi. Słuchajcie, Mariusz Nowakowski szefuje Mangusta Film na początku, tak to się nazywało, a teraz tak naprawdę jest to spółka Mangusta Group, w której tak się składa, pracownia Synergii również ma swoje udziały i macza tam trochę swoje paluchy. Mariusz natomiast ma to do siebie, że jest niesamowitym fachurą, jeśli chodzi o przygotowanie filmów reklamowych przede wszystkim. No, w naszej historii współpracy są nawet całkiem dobre firmy, których wydawało się, że nie mają szansy powstać ze względu na okoliczności, które na planie się pojawiły, ale powstały, mają się dobrze i nawet całkiem nieźle, że tak powiem po polsku, performowały. A o co chodzi z tym performowaniem? No, Mariusz tworzy taki film razem z tą swoją ekipą, które po prostu performują lub mówiąc po polsku sprzedają i dlatego tutaj się pojawił, aby powiedzieć nam trochę na ten temat. Mariuszu, czy w takim razie możemy już przejść do ciebie? Tak, jeszcze zanim przejdziemy do mnie, to od Agnieszki dowiedziałem się kilka słów. Jeszcze chciałbym się kilka słów dowiedzieć od Andrzeja, jeżeli mogę, bo jeżeli jest nas taka elitarna grupa, to mogę też to, co będę mówił, bardziej spersonalizować. Więc Andrzej, jeżeli mogę cię poprosić o kilka słów o tym, co robisz i dlaczego zainteresowałeś się tym tematem, postaram się dopasować to, co będę mówił, też również pod ciebie. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja jestem szkoleniowcem. Szkoleniowcem jestem, natomiast zajmuję się bardzo szeroką tematyką. Moja ulubiona tematyka to są podatki. Natomiast generalnie kwestie związane z prawem, prowadzeniem działalności gospodarczej, prawo gospodarcze, ale również tak zwane miękkie kompetencje, czyli negocjowanie, czyli komunikacja, ale także etykieta, zakładanie działalności gospodarczej i tak dalej, i tak dalej. Tego jest dużo, szeroko. Jeżeli chodzi o moje doświadczenie, to chwilę przed tym pracowałem w Urzędzie Skarbowym na przykład. Natomiast zajmowałem się też działalnością gospodarczą, realizacją kontraktów. No i tak w dużym skrócie to myślę, że tyle. Okej, dziękuję bardzo. No to ja w takim razie zaczynam. Dzięki Andrzej za te kilka słów. Wiem mniej więcej już, kto z nami jest. Ja się nazywam Mariusz Nowakowski, jak powiedział Tomek. Mam Mangustę, realizujemy filmy od 6 lat, tak profesjonalnie, wcześniej dorywczo.
i zaczynam. Dzisiejszy temat, który poruszę, to jest temat dotyczący wideomarketingu i w ogóle zasadności używania wideomarketingu w marketingu i w sprzedaży. No i ja pracuję z klientami, od których się zdążyłem już bardzo dużo, czy całkiem dużo przez ten krótki okres 6 lat nauczyć. Między innymi obsługujemy RTV Euro AGD, obsługujemy ich już od 3 dobrych lat i robimy dla nich bardzo dużo kontentu wideo. Obsługujemy Zelmera, obsługujemy Alior Bank, obsługiwaliśmy Avon, również obsługiwaliśmy tematy szeroko rozumiane, polityczne, tak, orędzia i tak dalej, i tak dalej. I to nie tylko dla aktualnie rządzącej partii. Wygraliśmy wiele przetargów. Także no, w wielu miejscach byłem, wiele fabryk widziałem w całej Polsce i nie tylko. Byłem też na zdjęciach w Afryce Północnej, na górze, na dole, no, w wielu miejscach, tak, we Francji, we Włoszech i tak dalej, i tak dalej. Robimy również fabuły. I pierwsze pytanie jest takie w ogóle, po co w ogóle marketing wideo, tak? Czy to mi jest w ogóle do czegokolwiek potrzebne? Czy powinnam tracić czas na to, żeby coś nagrywać albo żeby coś zlecać do nagrania i tak dalej, i tak dalej. I tutaj posłużę się... Pytasz się o to podczas live'a wideo, jak rozumiem, tak? Czy to jest do czegoś potrzebne? Tak, dokładnie, bo na pewno w naszych głowach pojawia się takie pytanie, tak? Siedzi sobie jakiś tam chłoptaś, kurczę, trochę wygnieciona koszulka, jakieś filmiki robi, no i pytanie jakby, czy to mi jest potrzebne, tak? No i tutaj odpowiedź jest wcale nie taka jednoznaczna, ponieważ posłużę się przykładem moich dwóch klientów. Jeden to Krzysiek, drugi to Sławek. To są klienci, którzy są bardzo blisko siebie, to znaczy jeden na jednym piętrze budynku, drugi na drugim. Jednego poznałem dzięki drugiemu i Krzysiek sprzedaje słuchawki i inny sprzęt elektroniczny firmy Philips głównie i tym handluje. I Krzysiek ma dostęp do najtańszych produktów, to znaczy on kupuje to za tak niską cenę, że praktycznie nikt w Polsce tej grupy produktów nie ma tak tanio. On to sprowadza z jakiegoś jednego kraju tirami i ma naprawdę dobrą cenę na te produkty i sprzedając je tanio może sporo na tym zarobić. I on handluje na Allegro i tak naprawdę ma sprzedaż na poziomie około 200 produktów dziennie. Ma jednoosobową działalność gospodarczą, mały magazyn, kogoś tam do pakowania i naprawdę całkiem ładnie zarabia. Jemu do tej pory marketing nie był potrzebny, bo po prostu cena robiła CCC, cena czyniła cuda. I on odezwał się do mnie, że chce ze mną nawiązać współpracę, chce robić filmy, chce robić zdjęcia, chce tworzyć własne sklepy, rozwijać się. I drugi klient, który jest, tak jak mówię, jego kolegą dobrym, sprzedaje kosmetyki i ma w dystrybucji dosyć drogie kosmetyki nieznanej w Polsce niemieckiej firmy. I on też by chciał te kosmetyki sprzedawać, natomiast kiedy robi live'y, kiedy robi jakieś działania marketingowe, jakieś wrzuca posty na Facebooka czy coś, no to ma tam bardzo małą grupę odbiorczą. To ogląda, na przykład live'a oglądają 3 osoby, tak? I poświęca, jego pracowniczka poświęca godzinę czasu na to, żeby nagrać live'a, gdzie przez godzinę się produkuje, ustawia światło, ma jakąś tam kamerkę i ogląda to dosłownie kilka osób. Z tych kilku osób nikt nie kupuje produktu, no bo obejrzało live i tyle, tak? Jeżeli by to była duża, większa grupa, no to wtedy jest szansa na jakąkolwiek sprzedaż, tak? I teraz tak, w jednym przypadku teoretycznie marketing wideo nie jest potrzebny, bo sprzedaż pięknie idzie i można się zająć sprzedażą, jeszcze bardziej wyciskać cenę i będzie dobrze. W drugim przypadku jak najbardziej marketing wideo przydałby się po to, żeby zbudować świadomość marki wśród grupy potencjalnych odbiorców, żeby można było potem ewentualnie tej sprzedaży dokonać. Ale jak to zrobić, to o tym za chwilę. Także w pierwszym punkcie, czy marketing jest nam potrzebny, warto sobie na to odpowiedzieć, czy jest, czy nie jest. Znaczy jeszcze ja ci przerwę na chwilkę, bo rozumiem, że w tym pierwszym przypadku, gdzie cena czyni cuda, tam nie jesteśmy w stanie uzyskać lojalności tego klienta, tak? Bo jeśli naszym jedynym wyróżnikiem jest cena, to gdy pojawi się ktoś, kto zrobi to taniej, to nam klient ucieknie do tamtego klienta. Nie? Dokładnie. Tutaj jest kwestia po prostu ilości bardziej niż czegokolwiek innego. Tak? Tak, ale też pamiętajmy o tym, że nie każdy chce i nie każdy może być dużo większy niż jest.
Mhm. Jeżeli on ma w głowie wyskalowane to tak, że on po prostu jest jednoosobową działalnością i zatrudni sobie jedną, drugą albo trzecią dziewczynę i ma tak, to nikt mu na siłę nie będzie kazał rozwijać się do jakiegoś tam, do rangi jakiegoś wielkiego przedsiębiorstwa, prawda? Bo może on tego nie chce, może on tego nie ogarnie, cokolwiek. To jest kwestia jakichś tam planów i aspiracji, wiadomo. Dokładnie, nie, dokładnie. Musi mieć takie same, spoko. Dokładnie. Więc tak to wygląda. I teraz tak, jeżeli już stwierdzimy, że z jakiegoś powodu przydałby nam się wideo marketing, to znaczy chcielibyśmy troszkę zwiększyć sprzedaż albo dotrzeć do większej grupy odbiorczej klientów za pomocą wideo marketingu, no to jest pytanie, jak zacząć, tak? No bo co, mam wziąć kamerę i co? I nagrać, że nie wiem, kup pan ten napój, bo on jest super i jest dobra cena i ma fajny smak, tak? No to za bardzo nie zadziała, tak? Zanim powiemy na ulicy, jak sprzedajemy perfumy pod marketem, kup pani ten perfum, to najpierw przeważnie warto jest powiedzieć dzień dobry i się ładnie uśmiechnąć. To znaczy, zanim zaczniemy sprzedaż, warto wzbudzić w drugiej osobie jakiekolwiek emocje, tak? Jakiekolwiek uczucie, jak to można powiedzieć. I w przypadku sprzedaży przez internet, kiedy internet zalany jest produktami, sklepów internetowych powstaje teraz masa, ja jakby twierdzę, że sprzedaż to dowód wdzięczności. Nie sprzedawaj produktu, nie sprzedawaj usługi, sprzedawaj rozwiązanie problemu, na chwilę zapominając o tym, czym handlujesz i z jaką usługą chcesz się przebić. To znaczy, jeżeli klient ma jakiś problem i ciebie nie zna, a ty odpowiesz na ten problem przez właśnie wideo marketing, nawet filmik na YouTubie, który będzie się zaczynał od odpowiednich słów i będzie odpowiednio zatytułowany, o czym powiem za chwilę, co kosztuje cię bardzo mało czasu, o tym też sobie powiemy, to osoba, która zobaczy, że ty odpowiadasz na jej problem, od razu będzie o, nie wiem, 50%, dajmy na to, lepiej do ciebie przekonana, niż jak od razu wyskoczysz z produktem, tak? Mhm. Więc ważne jest to, żeby zaczynając w ogóle myślenie o tym, jak sformatować treść komunikatu, z którym wychodzę, który chcę nagrać, zastanowić się właśnie, jakie problemy realne może mieć mój potencjalny klient albo osoba, która może stać się moim potencjalnym klientem. Więc to jest punkt drugi, tak? Sprzedaż to dowód wdzięczności. Tylko że to jest chyba niezależne od tego, jaki mamy rodzaj marketingu, o ile dobrze kojarzę, prawda? Czy to jest wideo, czy nie wideo? Okej, tak, tylko że w wideo chodzi o to, że to jeszcze bardziej widać, tak? W momencie, kiedy sprzedajemy kursy internetowe nawet i kurs internetowy będziemy nazywać super sposoby, żeby schudnąć, tak? No to tak średnio, tak? A jeżeli sprofilujemy i zawężymy ten target, czyli 5 skutecznych sposobów, jak schudnąć przy chorobie Hashimoto, to wtedy wąski target, do którego trafiamy, czyli osoby z chorobą Hashimoto, która wbrew pozorom jest dosyć popularna, kiedy na to natrafią, to mają 50-50, kupię, nie kupię, tak? A w momencie, kiedy robimy jak schudnąć i tam w środku będzie coś o chorobie Hashimoto, to nawet ta osoba się o tym nie dowie i po prostu przeskroluje tą treść, tak? Więc jak najbardziej to jest temat do całego marketingu, ale mam wrażenie, że w przypadku wideo marketingu to działa jeszcze bardziej, również dlatego, że wideo marketing i filmy, które tworzymy, nie mówię o reklamach płatnych, tylko mówię o organicznym pozyskiwaniu klientów przez na przykład YouTube'a. YouTube działa jak wyszukiwarka i ludzie często szukają odpowiedzi na swoje problemy i o tym też warto pamiętać. Stamtąd bardzo fajnie się konwertuje ruch na stronę, do sklepu internetowego, czy nawet jeżeli chodzi o formularz kontaktowy na stronie, tak? Jeżeli to są jakieś usługi. I punkt trzeci, tak? Właśnie, Tomek trochę do tego nawiązał. Dlaczego wideo, tak? Dlaczego nie zrobić fajnej grafiki? Dlaczego nie zrobić newslettera? Dlaczego nie zrobić PDF-a, w którym będziemy dzielić się swoją wiedzą? Ja mam 31 lat i nie lubię czytać. Nie lubię czytać, lubię słuchać, lubię rozmawiać, lubię doświadczać, uczyć się przez doświadczenie, nie lubię czytać. W szkole nie było jeszcze ADHD tak popularnego, kiedy ja byłem w szkole podstawowej, ale po każdej wywiadówce, kiedy moi rodzice wracali ze szkoły, no to wszystko wskazywało na to, że mam ADHD, tak? Mariusz w ciągu jednej lekcji polskiego wstał do śmietnika 16 razy. Tak, tak było, dlatego że jako ludzie rozwijamy się na początku bardzo intensywnie, rozwijamy się ruchowo, psychomotorycznie. Dziecko
cały czas próbuje samo z siebie uczyć się chodzić. Nikt mu tego nie mówi, hej, najwyższy czas, żebyś podniósł tyłek i zaczął chodzić. Nie, dziecko chce to robić samo. Wdrapuje się na kanapę, spada, wdrapuje się, spada, robi pierwszy krok i potem nagle coś się zmienia. Siadaj w ławce i siedź, tak? My jako ludzie jesteśmy oczywiście wykształceni, wyedukowani, poddani pewnego rodzaju profilowaniu, jeżeli chodzi o edukację, pewnej standaryzacji, można powiedzieć, ale gdzieś w nas są takie odruchy, czy coś nam przychodzi łatwiej, a coś trudniej. I w przypadku, tu pewnie jakiś psycholog by więcej o tym mógł powiedzieć, ale w przypadku wideo możemy powiedzieć, że wideo jest to język totalny. Język, który najbardziej angażuje wszystkie nasze zmysły. Wzrok, słuch, a nie jak książka, tylko wzrok, albo jak audiobook, tylko słuch. Więc jeżeli chodzi o jakiekolwiek przeżywanie treści, które oglądamy, no to jest to najprostsze. Poza tym jeszcze jest jedna bardzo ważna rzecz. Wiele osób, wiem, że to nie jest jakby spoko i nie jest bezpieczne, ale tak faktycznie jest. Wiele osób dzięki internetowi, który jest coraz szybszy, dzięki technologii 5G, maszty obserwujemy przy wielu drogach, ponieważ szykujemy się do samochodów autonomicznych, ten internet coraz lepiej działa i coraz więcej osób słucha treści internetowych i ogląda filmiki również w samochodzie, kiedy jeżdżą w delegacjach i tak dalej, to też jest miejsce, gdzie radio jest bardzo mocno doceniane i właściwie nie wiem ile, ale z 80 czy 70% słuchaczy radiowych to są właśnie kierowcy aut i bardzo często są komunikaty z dróg, pogoda, korki i tak dalej. I również teraz jakby content wideo też wyświetla się w samochodzie, tak? Więc to też jest taki plus. To tak samo jeżeli chodzi o panie domu, tak? Bardzo duża grupa nabywcza, szczególnie szkoleń dotyczących wychowania dzieci, które się bardzo dobrze sprzedają, to są panie domu, które również słuchają sobie na telefonach, oglądają filmiki, seriale na telefonach i robią to w trakcie codziennych czynności kulinarnych, sprzątania i tak dalej. Dlatego to wideo całkiem fajnie sprzedaje. Następna bardzo ważna rzecz, o której... Tutaj jeszcze się cofnijmy troszkę, bo Agnieszka tu dorzuciła fajny temat, to znaczy podcasty, no nie? Bo podcasty to też jest taki element, który nas mocno angażuje w samochodzie czy w kuchni, tak jak mówisz, czy gdziekolwiek indziej. Tak. Natomiast wydaje się, że coraz więcej właśnie jest tych treści podcastowo-wideowych w podróży i przynajmniej ja to postrzegam jako niesamowitą przewagę nad radiem, że w zasadzie sam sobie wybieram, czego chcę słuchać i kiedy chcę słuchać. Tak? No, w radio jestem zmuszony do słuchania tego, co akurat wybrał dla mnie nadawca. I jeszcze na dodatek nie jestem w stanie wybrać prędkości, w jakiej chcę to odsłuchać, bo nie wiem jak u Was, ale mi się często zdarza audiobooki słuchać z prędkości przynajmniej 1,5 razy. O, fajne. Nie, fajne, ciekawe. Tak, tak, audiobooki jak najbardziej. Jeszcze jadę dalej, bo jestem, że tak powiem, w toku, słuchajcie. Także... No dawaj, bo już czas przekroczyłeś. No jak? No kwadrans mieliśmy. Nie, no dawaj. Trudno Ci przerwać i zadać pytanie. Słuchajcie, to przerywajcie, tam wiecie, ja dam radę. Dobra, to przyspieszam, słuchajcie. Nie, to poczekaj. Jak są pytania, jak to dawajcie. Chcę spytać, to proszę. Wyluzujmy. Mi już uciekło to pytanie. Ja myślę, że będzie ci się lepiej ci się będzie po prostu, jak powiesz, a później zapytasz, czy są pytania. Więc... Agnieszka, zapisuj sobie, dobra? Nie, słuchajcie, umówmy się, że przerywajcie mi, dobra, na bieżąco. To tak się umówmy. Ja zawsze to mówię na początku, teraz mi to uciekło, także przerywajmy, nie ma problemu. Jadąc dalej, YouTube jest wyszukiwarką. Kiedy na przykład chcemy sprawdzić, jak wytynkować ścianę, to szybciej zobaczymy, jak wytynkować ścianę, czy jak wywiercić kołek pod obrazek z YouTube'a, niż czytając to z tekstu. Jedziemy dalej. Co pokazać, tak? Załóżmy, że już wiemy, że marketing wideo jest dla nas, wiemy jak zacząć, chcemy powiedzieć dzień dobry. No i teraz pytanie, co pokazać w tym filmie? Ja proponuję moim klientom na początku zamienić się w swojego klienta, to znaczy zastanowić się, jakie problemy może mieć klient, ale uwaga, zapominając całkowicie o sobie, o swoim produkcie i o swojej sprzedaży. To znaczy pamiętajmy o tym, czym handlujemy i z czym do klienta wychodzimy, ale nie sprzedawajmy na początku, nie myślmy, żeby coś sprzedać, tylko realnie pomyślmy, jakie prawdziwe problemy i pytania mogą się pojawiać w głowie naszego klienta. Fajnym sposobem jest zapytanie 6 razy dlaczego, to wszyscy znamy. Wychodzą wtedy fajne rzeczy. I jeżeli uważasz, że tworzenie kontentu wideo jest drogie, zabiera dużo czasu, potrzebujesz kamery i pieniędzy,
no to odpowiadam z całą stanowczością, jesteś w totalnym błędzie, bo uwielbiam to mówić, jeżeli problemem są pieniądze, to znaczy, że nie pieniądze są problemem. Masz potężne narzędzie w swojej kieszeni, nagrywa świetnie obraz, świetnie dźwięk i dobrym dowodem na to jest lustro, które tutaj mam. Poproszę lustro, jeżeli ktoś tu jest ze mną, tego nie wiem, poczekamy na lustro, chyba nikogo nie ma. Mówię o telefonie. Telefonem naprawdę w tym momencie idzie streaming z telefonu. Mam telefon przyklejony na taśmę do pudełka mojego klienta Zelmer akurat i robię cały ten streaming z telefonu i spokojnie taka jakość wystarczy do tego, żeby no cokolwiek... Czekaj, miałeś mnie zapytać, czy taka jakość wystarczy, bo to eksperyment naukowy. A, czy taka jakość wystarczy? Czy mnie słyszycie i widzicie i odbieracie mnie jako człowieka? Andrzej, Agnieszka, eksperyment naukowy. Pokazuję okejkę, przynajmniej Agnieszka. Andrzej mówi, że też widać. W porządku, no to dobrze. Więc naprawdę jakby zapomnijmy o tych ograniczeniach. Ograniczenia są tylko w naszej głowie. I staram się, będę się jeszcze starał przez następne 5 minut, bo tyle potrzebuję serio rozwiać. Co nagrywać? Ważne jest to, słuchajcie, żeby nie nagrywać jednorazowo jakiegoś filmu. Treści, które są w internecie nagrane jednorazowo, giną. Dużo fajniej jest w trakcie czasu, które poświęciliście sobie na to jednorazowe nagranie, na przykład, nie wiem, mam 2 godziny, żeby coś nagrać i nagram jakąś długą wypowiedź 2 godziny. Nie, nagraj 20 krótkich wypowiedzi. Odpowiedz na 20 krótkich pytań, które sobie zrobisz. Niech to trwa minutkę, bo to i tak jest bardzo dużo w internecie i pokaż się twojemu potencjalnemu odbiorcy, klientowi raz, drugi i trzeci. Dzięki temu on cię pozna. I jeżeli następnym razem jego szef przy herbacie czy kawie powie, słuchaj, musimy coś zrobić z tym światłem na naszej hali produkcyjnej, bo po prostu tu się nie da pracować, to wtedy jemu z tyłu głowy zapali się twoja twarz, twój uśmiech, twój entuzjazm i powie... Twoja lampa, dokładnie, zapali się twoja lampa i powie tak, to jest ta osoba, tak? Czy jeżeli chodzi o optymalizację podatków, doradztwo i tak dalej, tak? Ten gość się zna, bo on mówił, on miał odwagę wystąpić, on się musi znać, tak? Poza tym już powiedział mi coś ciekawego, a przecież się jeszcze z nim nie spotkałam. Dlatego cykle są dużo lepsze niż jednorazowe działania. Czyli wytrwałość, to niestety... Tak, ale to słuchajcie, jeżeli ktoś... tylko wideo. Tak, ale jeżeli ktoś nie jest wytrwały, tak jak ja, to znaczy mógłby być bardziej, o tak powiem, to załóżcie sobie mniejszy KPI, czyli załóżcie sobie na przykład, że zrobię 10 odcinków, tak? I dowieście te 10 odcinków, metoda małych kroków. Być może nagracie 10 odcinków i się w ogóle nie nagra dźwięk. Nie ma co od razu zakładać sobie jakiegoś długiego, wielkiego działania, tylko robić to metodą małych kroków. Na początku być może problemem dla was, tak jak było ze mną kiedyś, będzie to, żeby w ogóle nagrać się nawet w kiblu swoim własnym telefonem. Bo ja miałem coś takiego kiedyś, że jak miałem siebie nagrać, to się sam siebie wstydziłem, że wyjdzie jakaś prawda o mnie, która jest na razie ukryta i schowana, tak? I ja też to rozumiem. I ja też to rozumiem, bo tak też bywa. Jedziemy dalej. Ważne jest to, żeby klient, do którego mówisz w swoim nagraniu, w filmie, czuł od ciebie postawę, że ty chcesz mu pomóc. Czyli nie sprzedajemy, nie jesteśmy akwizytorami, tylko naprawdę, realnie, z miłością i po prostu sercem otwartym jak na dłoni próbujemy pomóc klientowi. Przychodzą do ciebie klienci, zadają tobie różne pytania, spisuj te pytania i po prostu odpowiadaj na nie do kamerki. Zrób taki cykl, wrzucaj to na YouTube'a, to jest bajecznie proste i zobaczysz, że ktoś cię pochwali, ktoś powie, że fajne, nikt nie będzie cię krytykował, na pewno nikt z twoich znajomych, najwyżej jacyś hejterzy z internetu, oni nie mają znaczenia i to zaczyna działać. Dlaczego nie mają znaczenia hejterzy z internetu? No. No bo jakby, jest... słuchajcie, ja nagrałem filmiki o tym, jak nagrywać wideo po prostu, tak? Mam dużą firmę producencką, zatrudniam na stałe 10 osób, mamy naprawdę fajne obroty roczne sięgające 1,5 miliona złotych i jakby nic nam nie brakuje do szczęścia. Mamy na Jerozolimskich 200 w Warszawie studio, dużą powierzchnię, biuro i w ogóle. I jacyś ludzie gdzieś z jakiegoś w ogóle, wiecie, pipidówka dolnego, którzy mają na profilowym tam, że zrobili 2 wesela na krzyż,
piszą do mnie, że jest niesynchronizowany dźwięk z obrazem i że oni tego nie mogą oglądać i żebym się najpierw nauczył kręcić filmy, a dopiero potem uczył ich filmować, nie? A okazuje się, że obraz i dźwięk były nagrywane na to samo urządzenie jednocześnie, czyli nie nagrywałem oddzielnie dźwięku, oddzielnie obrazu, tylko to było razem nagrywane i to jest synchronizowane, a że było to w korytarzu, który ma lekki pogłos, a ja jechałem na Segwayu, czyli na takim elektrycznym, samojezdnym urządzeniu, to jest takie wrażenie, nie? Oni, ludzie hejtując, mają coś takiego, że wolą cały świat dookoła chwycić za nogi i pociągnąć w dół, żeby nikt nie wystawiał głowy do góry, niż samemu się przełamać i uznać to, okej, boję się, okej, nie mam tej odwagi, ale zrobię krok. Nie, lepiej wszystkich przygasić dookoła, żeby ten mój lęk nie wychodził na światło dzienne. Dlatego Poczekaj, stop. Chodziło mi o coś totalnie przyziemnego, a widzę, że Mariusz wszedłeś mocno w psychologię, gdzieś tam dodatkowy konik wychodzi. Jest taki fajny zawodnik, który nazywa się Łukasz Mrowiński, jest szefem Etno Cafe i on mówi bardzo prostą rzecz. A mówi tak, hejterzy się są nieistotni, bo oni nie kupują. O, piękne, jakie krótkie. No tak właśnie, tak by Jezus pewnie powiedział, czyli dosadnie, a bardzo krótko. Nie? No ja niestety nie mam już takich umiejętności. No, dokładnie. Także słuchajcie, hejterzy rzeczywiście są mniej istotni, a jeszcze druga jest sprawa taka, że jak człowiek się dorobi porządnych hejterów, to też świadczy o jego zasięgach i jakości, że zawsze ktoś jest, kto po prostu zazdrości. Tak, także nie chowamy się za tym, że słabo wyglądamy, że się do tego nie nadajemy. Nagranie może trwać minutkę. Jest to odważny krok, ale warto uwierzyć w to, że ludzie to docenią. Najbliżsi i dalsi. A propos hejterów, to ja tylko pozwolę sobie na taką uwagę, komentarz, że jeden z hejterów, który zresztą do niedawna miał guzik atomowy, to spowodował, że parę osób zginęło w Waszyngtonie. Także mi się wydaje, że tak chyba to nie jest tak do końca, że nie powinniśmy się nimi przejmować. Bo... No, ale poczekaj. Hejter pisze ci, że wyglądasz źle i mówisz źle i tak dalej. No i dobra, przejąłeś ale się nim. Wiadomo, o kim mówię, nie? No nie, no to tak, to jak najbardziej, o takich hejterach tak, ale to są hejterzy i hejterzy, wiesz, ja mówię o hejterach, którzy hejtują nasz wideo marketing. Hejterów YouTube'owych. Dokładnie. Małych hejterów z fryzurą normalną, tak? Dokładnie. A, okay, dokładnie. Okay, to rozumiem. No, także nie chowajmy się za tym, bądźmy sobą również przed kamerą i to jest do wypracowania i ja jestem tego naprawdę dobrym przykładem, bo uwierzcie mi, że jeszcze 2 lata temu to, co teraz mówię, to by się nie wydarzyło. I ostatni punkt, bo wiem, że przewaliłem czas, to jest piramida. Piramida polega na tym, żeby z małej ilości włożonego czasu i zainwestowanych zasobów, nawet nie mówię o pieniądzach, tylko czasu naszego, czyli czegoś, co się nie odnawia, tak, co jest bardzo ważne, robić jak najwięcej efektów. Czyli nie mam czasu na nagrywanie filmów, nie chce mi się tego robić, uważam, że jest to strata czasu, że to nie przyniesie żadnych efektów, mam takie myśli w głowie, stresuję się tym samym nagraniem, tym jak wypadnę, tym jak wyglądam i tak dalej, i tak dalej. Popatrzmy sobie na Maćka Gnyszkę, popatrzmy sobie na Tomka Cioska, nie są idealni, nie są... Nie są prezenterami telewizyjnymi, ale mają jedną cechę, która nas wszystkich w jakimś stopniu do nich przyciąga. Można to nazwać pewnością siebie, można to nazwać brakiem kompleksów, a tak naprawdę jest to wytrwałość właśnie w tym, co się robi i nie ocenianie się zbyt negatywnie w środku, bo największym recenzentem surowym, który nas ocenia, jesteśmy my sami. Każdy inny nas pozytywnie da nam propsy, wypadło mi teraz słowo, doceni. Ja ci powiem słowo, którego używamy z Maćkiem, jeśli już przy nas jesteśmy. No. To, o czym mówisz, określamy sobie podczas rozmów wewnętrznych mianem wewnętrzny krytyk. I to jest zawodnik, którego zasadniczo staramy się zabić jak najszybciej. Dokładnie. O to chodzi. Więc oni to ciągle robią, my ich znamy dzięki temu, mają fajne zasięgi i to po prostu działa. Tak? I to jest też żywy przykład tych dwóch panów, tak? Bo mnie nie znacie aż tak dobrze. I teraz tak, jeszcze. Jeżeli mówimy o tym, o tej piramidzie, to teraz tak, o co chodzi w piramidzie? Wchodzimy na 2 godziny do miejsca, gdzie jest cicho, gdzie jest spokojnie, próbujemy tam coś nagrać, coś nam wyjdzie, coś nam nie wyjdzie, odpowiadamy na przykład na pytania, które sobie wymyśliliśmy i mamy 10 fajnych filmików, tak? Bierzemy je z telefonu, przerzucamy na komputer, zakładamy konto na YouTubie, kopiujemy tam te filmy, one nie są doskonałe, nie są najlepsze, nie są świetne. Niech one będą na początku 6 na 10, to jest bardzo dużo, tak? Wrzucamy je do internetu,
upubliczniamy, znaczy najpierw jeden, za trzy dni drugi i tak dalej, i tak dalej. I mamy tego kontentu na przykład na dwa tygodnie albo miesiąc. No i ten kontent sobie pracuje. Ktoś tam się odzywa, ktoś tam polubił, może konkurencja kliknie, że to lubi, ale już jakiś ruch się dzieje. My widzimy, że to nas nie boli, nie gryzie, nie jest straszne. I teraz tak, z tej piramidki, którą sobie nagraliśmy, możemy sobie zejść piętro niżej i na przykład rozpisać sobie tematy, o których mówiliśmy, zamienić je na wersję pisaną, tak? I na przykład od razu repostować sobie co jakiś czas fragment takiego filmu w postaci posta. Wrzucamy coś na Facebooka, mamy coś na YouTubie, Facebook możemy połączyć, jeżeli chcemy dotrzeć do takiej grupy bardziej młodzieżowej, na przykład z Instagramem, coś tam wrzucimy na LinkedIna i tak naprawdę z dwugodzinnego zamknięcia się w studio, wcześniej półgodzinnego przygotowania pytań, mamy naprawdę sporo kontentu, z którego możemy być dumni. Następnym razem zobaczymy, że można troszeczkę lepiej się ustawić pod światło, wtedy będziemy mieli bardziej doskonałą twarz, tak? Ukryjemy jakieś tam niedoskonałości i tak dalej i w ten sposób kroczek po kroczku idziemy naprzód. I tak robią moi klienci i to działa. I na przykład, jeżeli formułujemy problemy, co jest ważne? Rozwiązanie, w tytule ma być rozwiązanie i zawarta cyfra oraz efekt łamany na korzyść. To znaczy, na przykład, za droga księgowość, jak płacić mniej za usługi księgowe? 5 skutecznych porad. I ty tutaj nic nie sprzedajesz. Ty tutaj dzielisz się swoją wiedzą tylko po to, żeby pokazać, że się znasz, że jesteś fajnym gościem, że całkiem nieźle wyglądasz i można z tobą naprawdę się polubić, tak? I to jest fajne, to jest wystarczające, bo ktoś zakłada jakiś startup albo jakąś firmę i na przykład chce księgować się u ciebie, załóżmy, tak? Sprzedajemy jakiś produkt, szampon do włosów. Na YouTubie filmik, wypadające włosy, znak zapytania. 5 naturalnych sposobów na wzmocnienie włosów, tak? Opowiedzmy o tych sposobach. Albo golarka, żeby całkiem jeszcze nie będą wypadać. I sprzedaż jakąkolwiek róbmy na samym końcu, albo w ogóle nie róbmy sprzedaży, tylko zapraszajmy na jakiś kanał dalej, tak? I wtedy ta osoba jakby z pewnego rodzaju wdzięczności i tego, że widzi, że znasz się na temacie, może pójść o krok dalej. Co jest ważne, również zawężanie grup, czyli żeby wymyślić sobie osobę, która naprawdę istnieje i wymyślić wąski temat, bardzo wąsko zatytułowany, wąski problem i na niego odpowiedzieć i mieć pewność, że się trafiło, niż iść do szerokiej grupy, no bo chcę jak najwięcej i wtedy nikt do tej grupy nie może przyłączyć, tylko każdy jakby omija to, bo to nie do mnie, tak? Więc tutaj to są takie fajne pomysły. I teraz na koniec na deser, bo tam w podtytule było 5 najlepszych praktyk wytrawnych graczy, na koniec daję te praktyki. Pierwsza praktyka, którą stosuje mój największy klient RTV Euro AGD, którą stosuje Zelmer, którą stosuje Avon i wszyscy inni, z którymi pracowałem i są duzi, to uwaga, częstotliwość. To, co mówiłem na początku w internecie rzeczy. Tak, wytrwałość, częstotliwość. Rzeczy, które są raz w internecie, giną, umierają i ich nie ma. Kiedyś było tak, że robiło się reklamę jednego szamponu do włosów, do telewizji i do kina. Ona latała 2 lata, ciągle ta sama. Szło się do sklepu, tam były 3 szampony, brało się ten z tej reklamy, bo była tam ładna pani, jak się było facetem, albo był tam ładny pan, jak się było kobietą. Teraz jest inaczej, szamponów jest bardzo dużo, marek jest bardzo dużo, można wszystko kupić przez internet i po prostu każdego dnia albo raz na 2 dni trzeba się przypomnieć i powiedzieć hej, w tym scrollowaniu przez tego Facebooka czy tego LinkedIna pamiętaj o naszym szamponie. Więc częstotliwość. Druga rzecz, brand hero. Pamiętajcie o tym, że to nie wy musicie zawsze być osobami. Jeżeli macie jednoosobową działalność gospodarczą i tylko sami pracujecie w firmie, no to fajnie, żebyście wy byli brand hero, bo jesteście nim, tak? To wy tworzycie tą firmę. Ale jeżeli mówimy o większej firmie, możemy sobie również pozwolić na tak zwanego influencera, brand hero, czyli nawet osobę, która jest, nie wiem, z pracowników kimś, jedna z dziewczyn albo z chłopaków, którzy będą się wiedzą dzielić, tak? To nie musicie być koniecznie wy. Trzecia, i tak robią właśnie moi klienci. Często robimy castingi na osoby do prowadzenia różnego rodzaju formatów, tak? Trzecia rzecz to bliskość, profesjonalizm, czyli takie napięcie pomiędzy tym, żeby to, co robimy, było jak najbardziej naturalne, jak najbardziej blisko człowieka drugiego, a
profesjonalizm, czyli mamy produkcję reklamową, droższą, widać, że tam jest wszystko wymuskane. Paradoksalnie okazuje się, że w internecie szczególnie całkiem nieźle wyświetlają się treści, które są amatorskie, dlatego że wtedy jakby zamykamy, tuszujemy tą sprzedaż właśnie, ten profesjonalny marketing, który chce nam wcisnąć coś, tak? Także tutaj też się nie bójmy tego, żeby to miało szczególnie na początku taki look a la amatorski. Czwarta... Jeszcze ci przerwę, bo tutaj też istotnym elementem, z tego co wiem, jest krótki okres pomiędzy wykonaniem zdjęcia lub filmu, a wrzuceniem go do społecznościowych mediów, no nie? Bo to wygląda na to, że jest faktycznie materiał będący relacją, a nie wymuskaną produkcją. I to te wszystkie algorytmy promują. Tak jest. Następna rzecz, słuchajcie, to jest strategia, czyli warto działać według pewnego rodzaju założeń, tak? Czyli żeby te nasze działania nie były chaotyczne, tylko żebyśmy sobie na przykład na początku roku założyli jakiś mały media plan, nawet niech to będzie kilkanaście działań, ale niech on będzie, i żebyśmy też realizowali te materiały w pewnej konsekwencji, tak? To też jest dosyć ważne, bo wtedy to się tym ludziom lepiej wyświetla. No i piąty punkt to korzystanie również z partnerów, którzy mogą pomóc wam w realizacji założonych działań. I tutaj w piątym punkcie robię paskudną sprzedaż i zachętę do działania z Mangusta Film, ponieważ mamy duże doświadczenie i robimy takie rzeczy na co dzień, a to, co wydaje mi się mamy najcenniejsze, to właśnie wiedzę, którą mamy od naszych klientów. Jakby siłą rzeczy ją nabywamy, nią się dzielimy i pomagając jakby jedni drugim, powiększamy jakieś takie ogólne dobro, mam wrażenie, na świecie, tak, że to, co ja wiem, ja się tym dzielę i dzięki temu mogę też pomóc innym, tak. I to chyba... Dlaczego powiedziałeś paskudną rzecz? Bo jakby sprzedaż moim zdaniem powinna być, ja nie jestem zwolennikiem technik sprzedaży, zupełnie moim zdaniem to nie działa tak, jak powinno, i nawet jeżeli mam technikę sprzedaży i sprzedam coś komuś raz, bo zastosowałem technikę, to gdzieś głęboko w serduszku ta osoba czuje, że to nie do końca wychodziło z niej, że to było pewnego rodzaju, może nie manipulacja, ale właśnie technika, i ja jestem zupełnie po innej stronie, jeżeli chodzi o sprzedaż. Ja uważam, że kupuje się sercem, że kupuje się drugiego człowieka i w takim stylu działam i na razie to przynosi mi bardzo dobre efekty, dlatego nie lubię takiej po prostu sprzedaży wprost. Tak? Ja wolę, żeby, to tak jak w filmie, słuchajcie, jeżeli powiemy człowiekowi w filmie, że teraz ma płakać, on nie będzie płakał. A jeżeli zrobimy naprawdę wrażliwą scenę i jakby te emocje wychodzą z niego i on swoją głową widzi i czuje dużo więcej niż my mu mówimy, to wtedy to jest fajne i moim zdaniem wtedy to działa. Być może dlatego, że jestem osobą dosyć wrażliwą na wszystko. To jest świetna analogia, Mariusz. To jest świetna analogia, bo dokładnie wykorzystujesz techniki, tylko techniki produkcji filmowej, a nie techniki sprzedaży, żeby wywołać określony efekt. I ja z kolei, to co mówisz jest, myślę, dość bliskie temu, o czym rozmawialiśmy w zeszłym tygodniu z Robertem, czyli tych spotkań bezkontekstowych i nie sprzedawania, wiesz, od razu na chama. Mhm. Natomiast samo sprzedawanie, czy w ogóle czynność sprzedaży, jestem daleki od tego, żeby uznawać, żeby to było coś złego. To jest wręcz... Nie, znaczy jeżeli mówimy o sprzedaży i technikę sprzedaży podciągamy pod moją technikę sprzedaży, czyli jeżeli zainteresowało cię to szkolenie, to kup ode mnie produkt. To dla mnie jest taka technika sprzedaży bardzo prosta, którą nie bardzo lubię, nie mówię, że jest zła. Natomiast jeżeli chodzi o to, co lubię i jeżeli to nazwiemy techniką sprzedaży, czyli dziękuję bardzo za uwagę, jeżeli wam mogłem pomóc, to się bardzo cieszę, zapraszam do kontaktu ze mną w razie czego, to okej. Okay. Spoko. To jest chyba dobry moment na pytania. Na pytania. Pamiętasz coś, Agnieszka? Co tam miałaś zapytać pół godziny temu? Nie, no widocznie nie było to nic takiego ważnego. Znaczy ja może nie mam pytania, mogę przekazać ci swój odbiór, jak cię odebrałam i... Bardzo chętnie. Mówię do Mariusza. Bardzo chętnie. Mnie oczarowałeś tym sercem, w sensie taką naturalnością. O, jak miło, dzięki. Ja też w swojej pracy bardzo się temu, co robię, oddaję i myślę, że właśnie to, że jestem taka bezpośrednia i tak bardzo chcę odpowiedzieć na potrzeby i problemy klientów, bardzo mi w tym pomaga, więc absolutnie się z tym zgadzam.
Znaczy tak, dla mnie od początku to spotkanie tutaj, które mamy, no to jest jakaś forma dzielenia się wiedzą, a jednocześnie reklamy. No i oczywiście. Ci, którzy do tego przystępują, mają tego świadomość. Natomiast forma, w jakiej to jest zrobione, mnie odpowiada i jestem w stanie poświęcić temu 30 minut. Super. No więc, znaczy słuchaj, mnie to ciekawi. Ja bym chętnie zapoznała się z jakimiś szczegółami. Możemy się później jakoś skontaktować na LinkedInie czy gdziekolwiek. Być może przekonam u siebie, bo nie ja wydaję w firmie pieniądze. Ale to pogadamy, jak porozmawiamy. Dobra. Dobra, super, fajnie. Bardzo dziękuję za feedback, a ja się na LinkedInie odezwę. Dobra. Fantastycznie. Andrzeju, masz coś do dodania od siebie w tej materii? To znaczy, bardzo, bardzo ciekawe w ogóle spotkanie. Pierwszy raz w czymś takim uczestniczę, znaczy w czymś takim, w tym, z tego cyklu, z tego względu, że ja już jakby akces zgłosiłem kiedyś tam, ale dosyć dużo pracuję. I akurat dzisiaj mam no, tak zwany dzień gospodarczy, jakieś tam tematy sobie rozgrywam, a tak to o tej porze to no, jestem po prostu dosyć zajęty. Natomiast taka uwaga, wydaje mi się, że jednak taka wiedza o pewnych takich tak zwanych mykach moim zdaniem jest o tyle, znaczy jest bezpieczna. I teraz ja może posłużę się przykładem, bo według mnie najlepiej tłumaczyć w przykładach. Ja nazywam pewną sytuację takim mentalną porażką i to jest taka sytuacja, załóżmy, sprzedaję mieszkanie, chcę dostać za nie dla równego rachunku 100 tysięcy, więc robię góreczkę, no i proponuję 120. Mój kupujący klient po dosłownie ułamku sekundy mówi, okej. Okay. Ja uważam, że ta transakcja była moją najgorszą transakcją w życiu, że straciłem mnóstwo pieniędzy, bo mogłem zaproponować 150, 200, 300, milion, miliard i tak dalej. Tylko dlatego, że on się szybko zgodził, tak? I teraz, jeżeli dwie strony zajmują się marketingiem i wiedzą o tych różnych takich trikach, to powiem tak, to niestety, ale muszą, moim zdaniem, muszą to stosować, żeby nie dochodziło do takich sytuacji. Bo przecież ja mnie interesowało 100 tysięcy. Dałem góreczkę 120, czyli powinienem być najszybszą osobą na świecie. A uważam, że to była największa porażka tylko dlatego, że zbyt szybko się druga strona zgodziła. Tak? I tu taki przykład podaję, że taka surowość, że tak powiem, i naturalność, i bycie takim przyjaznym dla świata, no owszem, jest dobre, ale w pewnym momencie wydaje mi się, że może być, no i tu chyba użyję takiego słowa, niebezpieczne, cokolwiek to oznacza. Nie chodzi mi o takie bezpieczeństwo fizyczne, tak? Ale po prostu mogę uważać, że przegrałem coś, chociaż obiektywnie wcześniej, jakby ktoś mi powiedział, że słuchaj, dostaniesz te 100 tysięcy za to mieszkanie, to byłbym najszczęśliwszą osobą. Jasne. Także to mniej więcej, ale mówię, to punkt widzenia oczywiście, bo ja jestem w ogóle ciekawy życia, poglądów, świata i tak dalej. I tutaj, no mówię, bardzo dobrze to odbieram. Ale podzieliłem się taką uwagą, że znajomość tych takich szczegółów i myków może dać nam w pewnych sytuacjach bezpieczeństwo. Może nam dać też przewagę, prawda? Jak najbardziej, jak najbardziej. Tak, jasne. Natomiast to, co Mariusz miał na myśli, o ile za niego mogę mówić, bo widzę, że nam gdzieś uciekł, to jest też kwestia tego, że my jakby czekamy w pewnej takiej postawie otwarcia na to, czy ten klient do nas przyjdzie, w takim zrozumieniu, że jeśli on przyjdzie po tym wszystkim, co dla niego zrobiliśmy, to jest trochę tak, że on już w zasadzie kupił, a teraz dopełniamy formalności. No to jeszcze może ja pozwolę sobie zadać takie pytanie na zasadzie, co było pierwsze, kura czy jajko. Tak. Lepiej mówić, dokładnie. Pierwszemu podać cenę, jak się sprzedaje, czy czekać aż druga osoba? Jak uważacie? Zależy od produktu chyba i od usługi. Bo ja powiem tak, bo jest coś takiego jak heurystyka zakotwiczenia, tak? Bo heurystyki to są uproszczone sposoby, dzięki nim szybko podejmujemy decyzje, ale one nie zawsze są prawdziwe, tak? No i teraz zgodnie z tym lepiej powiedzieć jako pierwszy cenę, bo wtedy się poruszamy blisko tej ceny. Ale jeżeli ja nie mam za bardzo rozeznania i pojęcia, jaki jest poziom cen, i tutaj też przykład podam, tak, bo uważam, że przykładami należy potwierdzać pewne rzeczy. Ja kiedyś przymierzałem się do sprzedaży mieszkania i miałem tak zwaną batnę, czyli za chwilę miał był następny klient i następny, tak, czyli best alternative to negotiated agreement, tak?
Tak. I teraz przyszedł klient, załóżmy, że cena była też, żeby równe liczby były 100 tysięcy. I przyszedł klient i tak, że tak powiem, tak zwany figo-fago i mówi 50 tysięcy płacę i biorę. Tak. A ja do niego mówię do widzenia. I on, że tak powiem, był cwaniakiem. Ja wiedziałem, że za chwilę będzie następny. On mówi, dobrze, no pożartowaliśmy, no to może 80. Ja mówię, do widzenia. Mhm. Coś tam jeszcze próbował mówić, ja mówię, żegnam pana, tak? Bo za chwilę tutaj mam kolejnego. Czyli, a jak wy uważacie, czy lepiej jest mówić pierwszemu cenę, czy czekać aż druga osoba i później ewentualnie próbować walczyć o swoje? Ja jestem zwolennikiem komunikowania, ale mam taką specyficzną branżę, że ja komunikuję, jakie są ceny, wiedząc, że zawsze klient negocjuje, no ja komunikuję jako pierwsza. No u nas jest różnie, bo to jest kwestia taka, że to jednak sprzedaż transakcyjna, czyli generalnie to, co masz ty, Agnieszka, u siebie, bo sprzedajesz sprzęt konkretny, wymaga trochę innego podejścia niż taka sprzedaż doradcza, prawda, która z kolei u nas się dużo częściej wydarza, nazwijmy to, więc to pewnie zależy, tak jak mówiłeś wcześniej. O, mamy Mariusza. Przepraszam was bardzo, prosiłem chłopaków, żeby im podłączyli zasilacz do kompa, było 20% i oczywiście padł mi komp, także sorry. Kwestia przygotowań, co? Wiesz co, bardziej sprawdzania innych. Mówisz, że to były prawa Murphy'ego, tak? Tak no jest. Właśnie, coś zadziałam. Mariusz, może ty chciałbyś się wypowiedzieć na pytanie Andrzeja pod tytułem, czy ty najpierw podajesz cenę przy sprzedaży, czy ta druga strona? Czy ja podaję cenę, czy druga strona podaje cenę? Tak, w kwestiach negocjacyjnych. To jeśli mówimy o produkcjach filmowych i tak dalej? Tak jest. Raczej to działa tak, że raczej ja staram się zrobić wycenę po prostu na zasadzie takiej, że najpierw rozmawiamy, jaki jest pomysł, jaka jest przyczyna, dlaczego druga strona, klient chce jakiś film zrealizować czy jakąś serię zrealizować. Staram się mu doradzić tak, żeby to miało jak największe ręce i nogi i optymalny budżet, jeżeli chodzi o uzyskane efekty i pożądane efekty i czy w ogóle te efekty, które klient chce uzyskać metodami, które przyjął, są do uzyskania i jeżeli są, no to wtedy robię wycenę i tą wycenę wysyłam. Natomiast to też jest tak, że wszystko zależy od tego, jaką sobie jakość przyjmiemy, bo jakby w jakości produkcji jest największa cena. Także raczej ja wysyłam kosztorysy na zasadzie briefu, który wspólnie z klientem sobie tworzymy. O. Okay. Odpowiedziałem? Tak, tak. Jak to wygląda? Dobrze. Agnieszka już uciekła, bo musi lecieć dalej. Z 15 minut, słuchajcie, zrobiło nam się prawie 50. To będziemy się pomału zawijać. I ja bym jeszcze wrzucił na koniec propozycję wzięcia udziału w warsztatach, które pan Mariusz organizuje, czyli taki kurs filmowania. Tak, zgadza się. Robimy taki kurs. Więcej. To jest dla kogo to jest? Dla Spielberga? Nie, kurs nazywa się Mangusta Class i będą trzy edycje tego kursu. Na razie jest pierwsza. Pierwsza edycja jest dedykowana osobom, które zaczynają przygodę z filmowaniem, chcą zacząć przygodę z filmowaniem. Może na razie filmują telefonem, może już mają jakąś małą lustrzaneczkę tanią czy inny mały aparacik i chcą dowiedzieć się, czym jest przysłona, czym jest ISO i tak dalej, i tak dalej. O tym mówimy, mówimy też jak oświetlać, nie używając profesjonalnych lamp i zastawek, tak jak u mnie w studio, tylko też mówimy jak oświetlać przy użyciu lampeczki jednej czy dwóch, które mamy w domu i co robić, żeby to, co nagrywamy, miało jak najlepszą jakość i na tym polega ten kurs. Też robimy trochę takich fajnych ujęć, kamera z ręki, kamera ze slidera, kamera ze statywu, kamera z gimbala dla osób, które chcą dalej rozwijać się, jeżeli chodzi o film. I będą wiedzieć, na czym polega różnica korzystania z tych wszystkich urządzeń, jak rozumiem. Tak, i kiedy, jak je zastosować, bo to też jest ważne. I kiedy są potrzebne. No dobra, tak. Kiedy, to jest, powiedz mi, określone jakoś w czasie, czy to już jest i można kupić i funkcjonuje? To już jest i można kupić. Strona internetowa to mangustaclass.pl. mangustaclass.pl. No i dobra. A ja z kolei chciałem powiedzieć, że w ramach działalności pracowni my co prawda nie filmujemy, natomiast fajnie jest, kiedy można o tym filmowaniu pomyśleć, a to z kolei dzieje się wtedy, kiedy właściciel jest w stanie oderwać się trochę od codziennej pracy i pomyśleć o pracy nad firmą.
I przygotowaliśmy w tym celu inny kurs, który nazwaliśmy ścieżką Red Dota. To z kolei od nomenklatury, której używa dr Wong, singapurski inwestor, który co jakiś czas do Polski wpada i uczy nas nowych rzeczy. I ten kurs startuje 15 lutego. Na razie w przedsprzedaży można go kupić w lepszych parametrach, a linka wrzucę do opisu. I chyba to na tyle, drodzy Państwo. Chyba, że jeszcze coś w międzyczasie się pojawiło. Jakieś pytania, uwagi? Znaczy ja dziękuję, było bardzo miło. Dzięki. Jak będę miał czas tam w przyszłości, to chętnie będę uczestniczył. A też ja powiem tak, bo jak prowadzę jakieś tam zajęcia, no to będę się też dzielił informacjami o tym, o czym mówiliście, ale też o waszych produktach, tak? Super, no dziękuję. Bo ja też się zajmuję trochę też grafiką, bo mówię, ja tam wymieniłem kilka dziedzin, natomiast tego jest dużo, dużo. No i także jeżeli ktoś się zainteresuje takimi sytuacjami, to wspomnę właśnie, że jest takie przedsiębiorstwo. No i tak dalej, tak? I to się robisz grafiki, powiedz, robisz grafiki? Znaczy ja powiem tak, podstaw uczę, tak? Bo ja też, też trochę informatyką się zajmuję tak ogólnie, tak? I no powiedzmy, że na poziomie GIMP-a, tak, ewentualnie jakiś Irfan View, tak, tego typu historie, tak. No GIMP jest akurat dosyć taki mało, jest dosyć skomplikowany wbrew pozorom, nie jest intuicyjny, tak. No ale też jakieś takie podstawowe rzeczy, nie wiem, Excel, znaczy Office też, tak, tego typu szkolenia jakieś, ale to raczej w zastosowaniach. Czyli jeżeli na przykład ktoś rozpoczyna działalność gospodarczą, no to jakich narzędzi używać informatycznych? No to na podstawie Excela może sobie zrobić analizę chociażby, czyli tam tak zwane, to w ekonomii się nazywa break-even point, tak? Czyli kiedy koszty stałe pokrywają się poprzez tam zysk jednostkowy. I teraz czy może używać, no chociażby wizytówkę, tak? Można w Canwie zrobić. To pokazuje, że nie trzeba na przykład tutaj robić wielkich wysiłków. Odpalam sobie Canwę, mam tam jakieś tam już przykład. Znacie oczywiście, nie? Canva. Jasne, jasne. No i tego typu historie, czyli takie na początku. Taki narzędziownik dla przedsiębiorcy. Można tak. Bardzo intuicyjny, w przeciwieństwie właśnie do GIMP-a, tak? Jest. Ale później można na przykład to wrzucić chociażby do Irfan View i tam łatwo obrobić. Moim zdaniem Irfan View mniej funkcji, ale bardziej intuicyjne. Jeżeli ktoś się nie zna na grafice, to się tego szybciej nauczy, nie? Jasne. Poko. Dobra, to dziękuję. Fajnie was było wszystkich zobaczyć. Widzimy się, mam nadzieję, w podobnym składzie przynajmniej za tydzień. Także do zobaczenia. Dzięki Andrzeju, dzięki Mariuszu. Dzięki Tomek, do zobaczenia, hej. Cześć.